na kolega Kimi Räikkönen powiedział, że jeżeli jazda nie będzie sprawiała mu przyjemności, to zrezygnuje. Czy to jest szansa dla pana, żeby zastąpić jego miejsce, zająć jego miejsce? Wie pani co, na dzień dzisiejszy myślę, że w tym roku myślę, że Kimi Räikkönen nie zrezygnuje, a nawet jakby chciał zrezygnować, to za bardzo chyba nie może, ponieważ ma pewne umowy. A w przyszłości? W przyszłości myślę, że nie jestem jedynym kierowcą, który by z miłą chęcią by zajął jego miejsce, dlatego na dzień dzisiejszy jest to raczej temat i za duże gdybanie, żeby mógł udzielić odpowiedzi. Oczywiście ja na dzień dzisiejszy znam swoją rolę w Alfa Romeo Racing Orlen. Wiem, jakie jest moje zadanie, a co przyniesie przyszłość i jak się rozwinie sytuacja, tego na dzień dzisiejszy nie ma. A co ustaliliście z prezesem Obajtkiem? F1 czy DTM? Będzie bardziej priorytetowe teraz, w tym nadchodzącym czasie. Oczywiście łączenie programów, tak jak my to robimy, jeśli chodzi o Alfa Romeo Racing Orlen, Orlen Team Art w DTM, wiąże się z pewnymi jakby utrudnieniami i oczywiście to nie jest tak, że co jest priorytetem i co będziemy robić. Będziemy starać się wykonywać swoją pracę, przynajmniej ja, jak najlepiej w obydwu programach. Niestety znaleźliśmy się w okresie, który nie planowaliśmy i nikt nie planował. Cały świat zastopował przez dobrych kilka miesięcy. Teraz powoli wszystko wraca do normy, oczywiście z różnymi zmianami. Program i kalendarze, jeśli chodzi o serię DTM, już jest, jeśli chodzi o Formułę 1, jest jakby pierwsza część sezonu i oczywiście logistycznie to nie jest łatwe do połączenia. Bardzo kilka weekendów też się jakby nakłada, dlatego oczywiście jak na dzień dzisiejszy starty są ważne, ale z drugiej strony też wypełnienie moich obowiązków w Formule 1 w Alfa Romeo Racing Orlen jest równie ważne. W momencie, kiedy jest w ten sam weekend, są jakby w dwóch miejscach, w różnych miejscach, niestety nie mogę się rozdwoić, ale kiedy jestem jakby pełnię swoją rolę jako kierowca wyścigowy, ale też pełnię swoją rolę jako kierowca rezerwowy, tylko w momencie, kiedy będę potrzebny na torze Formuły 1, tam się znajdę. Czerwony kombinezon, bardzo realne marzenie i Ferrari, czy nie? Jeśli chodzi dla mnie? Tak. Nie no, chyba do sytuacji należy podchodzić realistycznie. Myślę, że tutaj zaczęliśmy bujać trochę w obłokach od samego początku, jeśli chodzi o Kimiego. Nie ma co gdybać, na dzień dzisiejszy realistycznie robię, co jest moim zadaniem i tyle. Tak naprawdę, co się wydarzy w przyszłości, jeśli chodzi o moje starty i gdzie będę się ścigał i w jakich barwach. Na dzień dzisiejszy jestem bardzo szczęśliwy, mógł reprezentować biało-czerwone barwy PKN Orlen w obydwu mistrzostwach i na tym się koncentruję.